Dzień dobry, może dobry wieczór. Zależy to się po co mnie oglądacie. Z tej strony ja, Jezwik. A to owa niszowa gierka z tytułu. Zatem wychodzimy z Valheima i przychodzimy do niej. Swoją drogą, jeszcze zanim wyjdziemy, tak przejdę na pulpit normalnie. Jestem teraz w oknie pulpit na tym OBS-ie. Jak możecie zobaczyć, Valheim się odpala w oknie, przez co jak odpalam to w chwila. Gierki. To wy to widzicie w taki sposób, że o, tutaj u dołu już jest ten puste. Zatem nie przyciągamy dalej i przechodzimy do I Conquest the Sky. Z góry chcę polecić tutoriale. Nie wszystkie zrobiłem, jak widać. Ale one są ważne, by zrozumieć, jak budować statki i parę innych rzeczy. Przechodzimy do Conquesta i teraz robimy dwie rzeczy. Specyfikację świata i wybieramy swój herb. Ogółem to wygląda w taki sposób, że herby mają swoje bonusy, przynajmniej niektóre. Na przykład armata nie ma bonusu. I kowadło chyba też nie ma bonusu. Ale to ma bonus do badań. Nie wiem, czy to się sumuje, szczerze mówiąc. Wiem tylko tyle, że coś takiego jest. I ogółem za zrobienie tego jest achievement, to tak mogę powiedzieć, żebyście zrobili. Tak, net game. Robimy mapę dużą, poziom łatwy. Będziemy grali i na zmiksowaniu wysp i kontynentu. Bez potworów. Badania normalne, tier początkowy zerowy. Start game. To znaczy nie mówię, że to jest początek serii. To jest tylko taki odcinek, żebyście zobaczyli sobie. Poza tym na polskim YouTubie, nie licząc tego filmu, to są tylko dwa filmy, o których już wspominałem wcześniej odnośnie tej gry, chyba tydzień temu. No więc macie jakiś pogląd na sytuację. Może będę z tego tytułu popularny na tych YouTubach, że zrobiłem filmik o I Conquest the Sky, ty niż czy coś. Dobra, tutaj coś tam nam mówią, bla 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 bla. No i jesteśmy w gierce. Tak wygląda mapa. I na czym to polega? Startujemy jako takie małe królestwo, księstwo. Zwał jak zwał. I każdy z krajów dostaje jeden, na początek jeden statek powietrzny. Z tego co zdążyłem zauważyć, on jest losowo wygenerowany. To się za każdym razem dostaje inny. Tak wygląda drzewko badań. I teraz w zależności od którego poziomu technologicznego zaczynaliście. Czy był to pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, czy właśnie ostatni, piąty. Tyle technologii wam się odblokowało. Ogółem z takich podstawowych rzeczy to najpierw, ponieważ to nam powoduje, to znaczy, czy to będzie ważne. To w sumie nie wiem, ale można. W sumie kolejkuje wszystko z pierwszego techu. Prawdopodobnie robię źle.
Można by to lepiej zrobić wszystko i w ogóle, aczkolwiek who cares, że tak powiem. Teraz tak. No to mamy ten jeden stateczek i możemy na przykład go przemieścić tutaj, przez co jak klikniemy spację, to jak widzicie się przemieszcza. Każda z wiosek generuje przychód. I on przychód się sumuje z odjęciem opłaty za użytkowanie pojazdów. On nie ma już? Dobra, pokażę wam, jak wygląda ta. Ogółem jakoś tu teoretycznie działa dyplomacja. Jakoś możemy ustawić ten. Coś można ustawić, to znaczy podatki w ogóle. I teraz tak. To jest wieżyczka obronna wroga. A to jest nasz statek. Boże święty, kto to projektował? Dlaczegoż to tak wygląda? O Jezu, ale to. Andrzej to pierdolnie. Klikając te albo tutaj start, rozpoczynamy bitwę. Klikając tutaj albo M, możemy przemieścić nasz statek. To ustawię go już do pozycji bojowej. No i w sumie mogę ustawić prędkość najszybszą. I oni się biją, żeby nie było. To jest ze stali zrobione, bo jak tak się patrzy, to widać drewno. To może lekko mylić. Aha. Dobra, retreat, retreat. Dobra, ważne, że przeżyłem. Naprawiać statki można tylko w. O, autosaving. W głównych miastach. Czyli tych, na których widać kompletny herb. Aczkolwiek, jak widzicie, jeden statek to czasem może być za mało na takie coś. To jak budować? Teoretycznie można kliknąć tutaj i patrzeć jakiś ładny statek i się zastanawiać, czemu nie mogę go zbudować. A ja odpowiadam, czemu nie możesz go zbudować, ponieważ nie masz technologii. Chyba 15 minut trwało, zanim ja sam się nad tym zorientowałem, więc nie ma za co. Zatem co zrobić? Bo tutaj każdy praktycznie statek chyba wymaga technologii. Na przykład ten wymaga kryształów, które w tym momencie badamy. I wielu innych dział, których jeszcze nie mamy. O, ale ten można by. A, bo to jest mój. Of course. Bo też jak projektować statki, bo tak wchodzisz w tą zakładkę, buduj te statki i tutaj nic nie ma. Tu jest design ship. Tutaj można jakąś nazwę mu wpisać, jak ja na przykład wpisywałem TP. I co taki statek musi zawierać? Po pierwsze i najważniejsze. Czyli kokpit i miejsca na załogę.
Teoretycznie jakiś koal, nie wiem po co, ale okej. Okay. Do gaszenia pożarów się przyda takie coś. No i co teraz? Przyda się jeszcze włas, ale to później, jak już będzie kształt mniej więcej zbudowany. To był basic? Nie. Weapons. Nie. Co to jest? Jakie większe coś? Dobra, tu można wstawić to. Jednak najważniejsze to mieć magazyny na broń. I teraz jak wejdziemy w weapons, to tak, można wstawić sobie parę tych do przebijania, jak i parę takich działek zwykłych, to znaczy dobra, tu zrobimy tak, a tu zrobimy o tak. Okej. Teraz, żeby to wszystko się trzymało kupy, wypadałoby zrobić coś takiego. Jakiś żagiel, nawet żagle, a może w taki sposób. A postaw się. Zaraz się dobuduje. A, bo to też. Dobra. To już poszli mi z tym i jeszcze tak. To było w weapons? Nie. Gdzieś coś. O, tutaj jest. Bocianie gniazdo, które zwiększa celność o 10%. No. No i teoretycznie statek jest gotowy. Wygląda jak wygląda. Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Zaraz najwyżej przymknę okno. Coś jeden. Możemy save. Coś jeden. I wyłączę caps locka przy okazji. I kliknąć build. W tym momencie w naszym mieście zaczyna się budować coś jeden. Zaś nasz statek, który wrócił z nieudanej ekspedycji eskapady, możemy naprawić, ale on się naprawi dopiero po tym, jak się zbuduje coś jeden. Przepraszam, coś nie na gardłobierzech. Musiałem się przeziębić. Ale nie COVID? Po prostu przeziębienie. Dobra, i teraz flota złożona z tego Quick Cut i coś jeden rozpocznie ponowną inwazję. No zaś jak to się skończy badać,
rozpoczniemy budowę, to znaczy projektowanie coś 2. To znaczy, ja i tak swoje statki nazywałem TP w pierwszej grze, którą przerżnąłem szczerze. Za wolno ten, za szybko komputery brał i rozwijał swoje okręty. Fine, bo to jest za ciężkie. Coś jeden musi mieć większe ten, więcej balonów. Nie wiem, jak to nazwać. Bo to jest za ciężkie, przez co to się po prostu będzie tarło o podłoże. Ogółem w tej gierce jest jeszcze system morski, przez co można budować statki, które będą pływać, bo od tego właśnie są te linie śmieszne. Coś jeden, dobra. To. A no, w sumie to nawet nie jest takie złe. Cyk się tutaj to zbuduje. Cyk. To się nadpisze. Ej, to wam... Jace! Dobra, build. Ty drogie te cosie. Ogółem to śmiesznie, ponieważ ten... Się teraz zorientowałem, że plik, znaczy zorientowałem, zobaczyłem, że plik ma z tym projektem statku ma taki sam rozszerzenie jak... O, wybadały się kryształy. To zaraz będzie trzeba przedizajnować jej statek. Plik ten nazywa się... To znaczy ma rozszerzenie takie same jak pliki, które się robi do datapacków, żeby zmienić crafting albo w ogóle. Oj, widzicie? Dobudowałem te dwa obiekty i już mam dużo większe pole do popisu, jeśli chodzi o ułożenie statku. Dobra, robimy to w ten sposób, że ty lecisz tutaj, a ty robisz jako wsparcie. Dobra, bo ty też masz bocianek gniazda, okej. Dobra, ciebie też mogę przesunąć trochę bliżej. No i te kusze robią robotę. Boże, kusze. Boże, jak to się nazywało? Jezu Święty.
Grunt powie, że to powoduje, że się im budynek podpala. Znaczy, tak czy siak, mam ja o tyle problem, że mój statek nie ma w ogóle żadnej obrony. Przez co właśnie moim jedynym atutem są te. Boże, powiem po prostu ciężka artyleria. Bo po prostu naprawdę zapomniałem, jak to się nazywa. Bo to na pewno nie jest balista, bo balista to były już od średniowiecza dopiero. A może właśnie balista? Nie. No! Bo to trebusze się ten. Dobra. Trzeba raz kliknąć, a potem jeszcze raz kliknąć celem wybrania tego, co się zrobi z prowincją. I jako, że w Cosiu nie zniszczono ani jednego bloku, po bitwie nie dostał żadnych w rzeczywistości obrażeń, przez co nie trzeba go naprawiać. I teraz za 4 miesiące i 6 dni moja administracja zacznie pobierać podatki z tej dzielnicy, nie, prowincji. To jakoś tak ustawimy. Te. I teraz tak. M. A ty tu. Ale rysarz mi tym. Boj. Dobra, podlecieć bliżej. Kontynuować natarcie. To można przyspieszyć tak właściwie. Ciebie można tutaj dać. W ten sposób efektywniej będziemy oszczędzać go. Uła. Dobra, zaraz dostanę pierwsze obrażenia od tych. Trzeba ich wycofać chyba do. Tak, już będzie. Jeśli będę chciał mieć taką samą zdolność bojową jak na początku tej bitwy, to będzie trzeba ich wycofać i naprawić. Zresztą amunicja się kończy. Dobra, Wiktorii, teraz decydujemy, co robimy z prowincją. Możemy wziąć tak normalnie, możemy wziąć brutalnie, albo splądrować, jakoś tak, nie wiem. Bym powiedzieć, że tych cofam. I będzie trzeba jeszcze raz coś jeden przebudować po naprawie. W ogóle to tutaj boty jakoś zawiązują sojusze czy coś. Nawet nie wiem jak. Napraw wpierw. A teraz. O, i teraz, jako wybadałem technologię, to mam takie coś, co sprawia, że mam jeszcze lepszą nośność. Przez co mogę usunąć, powiedzmy, te dwa. Ewentualnie nie.
Zamiast tego mogę armor zrobić ze stali. Bo się na gniazda nie da się zrobić na ten. Dobra, ale to już jest coś. Dwa. Save. Save. I build. Zatem można build. To jest dwa. I żeby postawiło to jedno. I wtedy ruszymy na to, na stolicę. Przy okazji można ten szpiegować. Do tego przykładu mogę kliknąć sobie cyk. O, i też można budować ten. Dobra, ale teraz też mogę to zmienić na coś dwa. Tak, zmiana nazwy. I tutaj mogę zobaczyć, co przede wszystkim oni mają zbudowane. Czy jakieś śmieszne coś. Tutaj można wykonać akcję szpiegowską, by zniszczyć. I to jest szansa na to. Na przykład, jak widzicie, mają tutaj sporo wieżyczek. Przez jakiś czas na pewno ja bym nie chciał tam atakować, a przynajmniej dopóki bym nie wybadał. Tej technologii. Dobra, mówcie się tutaj, tutaj defense, napraw. Jeszcze tydzień. Dobra. Ja i moja armia Cusi rozpoczynamy nalot na stolicę. Odtoch. Drogą można zmieniać nazwy. Rename. Rename. I w sumie się zgadza teraz z Herbem. Cyk. Tutaj mamy takie cztery. To tak, w pierwszej linii chcę te posłać. Move here. Move here. To jest taki największy problem z nawigowaniem tym w sumie. Bo to może się trochę przesunąć, ty też możesz się trochę przesunąć. Też możesz się ciapkę przesunąć. Trzeba by dostawić więcej tych stacji gaśniczych. No jeden cusi na pewno pójdzie na pa.
Dobra. Wycofuję się, bo to nie ma sensu. Wracam do Warszawy się naprawić. W tym czasie też poproszę szpiega. Może się pobawię trochę tymi akcjami szpiegowskimi. O, ty się defens napraw. Nie wiem, da się jakoś zawrzeć pokój? O, się skończyła badania, czyli jeszcze jedno badanie i... Dobra, czyli nie ma co się bać tego statka. Można by w sumie na razie odpuścić tego typa i rzucić się na wybrzeże tego. Tylko mi coś napraw. No. A to wszyscy. Ajajaj. Mają harpun. Oj, zastrzelili mi tego. Czekaj, jest tutaj coś do... Dobra, ja się wycofuję. Ten statek trzeba przebudować zdecydowanie. Dobra, ty poniosłeś jakieś szkody? Zresztą moje dwa statki reprezentacyjne rozpoczną z tobą spotkanie. Daleko się odsunąć. Kurczysyn. Triggeruj się na nim. O, dziękuję. W sumie ciebie mogę tutaj dać. A ciebie tutaj. Dobra. To nie aż taki bezużyteczny ten ich stateczek był. Jednak ma zdecydowanie mniejszą siłę ognia ode mnie. Przede wszystkim to by trzeba odsunąć i tutaj dać kolejny bukłacyk na wodę. Dobra, ty skończyłeś? No to się rusz. Podleć lekko w górę.
trochę do tyłu. No, to jest krwawa bitwa, co by nie powiedzieć. Ale już jest wygrana. I coś jeden, i coś dwa muszą wrócić. A, szpiega znaleziono. Dobra. I teraz napraw, napraw, a tutaj. Nawet niech będzie po prostu tutaj, ale żeby było cokolwiek. Sobie to by można nawet poprzesuwać i tutaj powkładać. Tutaj można by wstawić to, gdyby to przesunąć jeszcze. O jedno. Machine shop. Dobrze. Jest more. Ile chodzi o te włazy? Gdzie one były? Dobra. No i co? To w sumie na tyle. Jak widzicie, tutaj jakiś hegemon powstaje. O, ciekawa też jest sytuacja, jak wam się prowincje buntują, bo taki też się zdarzyć może. O, chyba no, nie, to nie tu. Się zdarzają takie sytuacje, że pojedyncza prowincja postanowi powiedzieć: nie, ja jestem niepodległa i trzeba przyjść z powrotem i pacyfikować. Invite. Dobra, ja zrobię takie ten. Ja zrobię po prostu państewko, żeby mieć taki o, dostęp do morza. Reszta w sumie może być. I kończymy odcinek.
W sumie po co dłużej go ciągnąć? A to by trzeba jeszcze w sumie dorzucić ten kryształ mocy, żeby to mogło latać dalej. Gdzie tu? Gdzie tu? Dobra, kontynuujemy. Niespodziewanie musiałem na chwilę wyłączyć dźwięk. Aj, będzie na styk jak nic. Proszę, nie uderz w nic. Ewentualnie po prostu ciebie tam niżej. Trzeba trochę do tyłu jednak. Okej, okay, zwycięstwo kupione stratami w... Oj, tak wygląda moja Polsza. Jak będzie fajny odzew, to może zrobimy serię. Mapa jest ogromna, więc... Można zrobić długą serię. W porównaniu do takiej cywilizacji, swoją drogą, do której też mam dodatki nowe kupione, czy Solarisa, do którego też mam nowe dodatki kupione. Ostatnio grałem, dzisiaj grałem sobie, wczoraj, przepraszam, wczoraj grałem w Solarisa i... Ojoj. Ojoj. Ja powiem wam tak. To coś to... A w sumie pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Dobra, mam bomby. Znaczy, że designujemy ship. Weapons. Co oznaczają, że mam bomby. Oznacza, że mogę bombardować. Dobra, luk bombowy jest. Zrobię coś takiego. No to niech siedzi kapitan. Dobra, tutaj chcę coś takiego. Dobra, teraz basic. Cyk, cyk, cyk. Fire Station. Dobra, czego nie mam? Poza drzwiami. Chyba jeszcze trochę załogi by się przydało. Tak na wszelki wielki. Takie dwa.
Dla bezpieczeństwa jeszcze jeden. Dobra, włazy. 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 Znaczy, że czego jeszcze potrzebujesz? Aha, tego, żagla jakiegoś. Jest. Bombowiec Tier 1. Save. Save. I build. Build. Tak właściwie to mogłem go zrobić w taki sposób, żeby był ten opancerzony, ale w sumie już mniejsza z tym. Grunt, że by był jak najwyżej, żeby nie dało się skubanym bierze i tron podbierze. Nie ma co, poddaje się tam, bo tu w sumie zobaczmy, co to jest. Start. Dwa takie statki. Nie ma sensu tego kontynuować. Ważne, że wiem, co mnie zaatakowało. Bo teraz jestem w stanie przeprowadzić nie dość, że kontratak, to jeszcze wiedzieć, jaką strategię zastosować. Ogółem moja poprzednia gra, jak grałem pod TP, to wyglądało w taki sposób, że tu, jak widzicie, takie niby bombowce są upośledzone. Dobra. Ci się przesuną i ci też się przesuną. Cofać, cofać. Wycofać się jak najbardziej. Więc czemu to jest takie wytrzymałe? Jest sukces.
się triggeruj na tym. Ty też. Dobra, ty może trigger na tym, ale. Okej. Okay. Nośność jest u niektórych słabsza. Dobra, czyli teraz trigger na tym. I za chwilę powinno to upaść i zostanie mi tylko to zniszczyć. A nie mogę. Myślałem, że będę mógł podczas bitwy. Dobra, to się za chwilę powinno zniszczyć. Tak. Ty mi czymkolwiek zagrażasz? Nie. Tylko po prostu wkurzasz. Możesz uciec. Dobra, mamy pożar. Może to spowoduje jakąś ten. Że nie ugaszą, ale ugasili. I bum. Dobra. Robimy to tak, że teraz. Cyk, cyk. To trzeba jeszcze wymęczyć tego. Ja się nie dam. No. Możesz mi kliknąć, że OK. To jest. Dobra, zlagowało mi. Kończę. Jak widzicie, wielkie zwycięstwo, pokupione wielkimi stratami. Zatem cześć, do zobaczenia, papa.